Pyka. Rusek za darmo nie przychodzi. A co, trzeba za pieniądze płacić do chuja, przecież to jest zabawa. A tutaj do każdemu trzeba pieniądze, żeby ktoś przyszedł, to trzeba płacić. To jest zabawa, dla mnie to jest zabawa. Tu mało jest takich rozrywkowych ludzi, którzy przychodzą za to, żeby pobawić się po prostu. Samo to, że widzowie w całej Polski mnie brawamy tak za ulicy. Jesteś najlepszy, powiedz mi, od ilu lat tak, wiesz, to jest alkoholikiem i parobkiem. W ogóle Tajfunek nie jest alkoholikiem. I parobkiem nie jest. Wiesz, właśnie to się rozchodzi z tym Ruskiem i z innymi, którzy przychodzą do tego streama, że przecież karierę mogliby zacząć. Przecież przyjdą do takiego streama, pokażą się przed 4000 widzów. O, ja. Szymek, przepraszam, że zapytam. Sylwuś, jesteś mega podobny do Tajfuna. Czy jesteście rodziną, czy Tajfuny nie wy i Barkaczorowi dupę? Zabłonę, Szymek, wygląda jak bandziorek. Hehehe, 1 zł i 53 grosze. Szymek, pozdro. Zmień temat, Szymek, dobra, nieważne. Właściwie o to chodzi, że mógłby Rusek zacząć karierę robić, na przykład jak już się pokaże przez tą publicznością, tyle ludzi go zobaczy, mógłby zostać raperem, mógłby zostać aktorem, mógłby zostać gwiazdą show-upa, mógłby nagrywać filmy na RedTuba. Mógłby gazety pisać. No cokolwiek mógłby robić, no nawet książkę napisać, a ludzi już by był rozpoznawalny wśród ludzi, tak. Tym, że się pokazał, a on nie chce tego wykorzystać, tych jego 5 minut, które ma w życiu, on tego nie chce wykorzystać, rozumiecie to? Jest fajnie. Dobra, walę tego browara.